Nie. 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 A! Co się stało, synek? Tato? Miałem straszny koszmar. Jaki, synek? Opowiadaj. Śniło mi się, że przyszedłeś rano do mnie do pokoju mnie obudzić do szkoły. Wstałem, zrobiłem sobie płatki śniadaniowe i zjadłem półprzytomny. W drodze do szkoły nawiedzały mnie demony. Demony kartkówek, demony ocen, demony prac domowych. Przypomniałem sobie nauczycielkę od biologii, która w zeszłym roku szkolnym się na mnie uwzięła i nękała mnie z budowy pantofelka i mitochondrium. Śniła mi się babka od matematyki, która wzywa mnie do tablicy i każe przy całej klasie rozwiązywać zadania z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia. Baba od Angola kazała mi czytać na głos tekst biznesowy, a facet od WF-u kazał mi biegać na kilometr. A okazało się, że nie spakowałem spodenek do ćwiczeń i musiałem w samych majtkach biegać. Na boisku się ze mnie śmiali, bo okazało się, że te spodnie mi spadły. Baba od Gegry zmuszała mnie, żebym znał wszystkie światowe stolice na pamięć. A od Polaka zmuszała mnie, żebym czytał wszystkie najnudniejsze lektury szkolne wszechczasów. Ale to tylko zły sen, prawda, tato? Tato? Prawda, tato? 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 Lepiej spakuj spodenki na WF, synek. To już ten czas. Płatki już gotowe.